Dziękuję bardzo za takie przedstawienie. To jest akurat w tym towarzystwie, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że gdyby nie Jacek, to do tego by nie doszło, bo to ja u niego zdawałem egzamin kapitański i gdyby mnie wtedy oblał, to dzisiaj uniknęlibyśmy tego nieszczęścia. No ale niestety, w związku z tym, proszę Państwa, przystępując do spraw zasadniczych, chciałem na marginesie, zanim zaczniemy o tym opowiadać, wspomnieć o takiej rzeczy. Otóż taka inicjatywa jak Forum Nauczycieli Żeglarstwa, gdzieś to chodziło po głowach instruktorów żeglarstwa już dosyć dawno temu. I ukazał się nawet jeden, jedyny numer, to się nazywa Almanach, że to jeszcze jest z zeszłego nawet nie stulecia, a tysiąclecia, z lata chyba 80. gdzie coś takiego było świadectwem, że instruktorzy chcą coś troszkę więcej. Ja może jak ktoś by chciał zaglądnąć dla przypomnienia, to ja może to puszczę po sali i zapraszam Państwa dzisiaj do opowieści o tych właśnie polskich doświadczeniach zdobywania kompetencji żeglarskich na tle standardów międzynarodowych. No, w Polsce przede wszystkim. Państwo zapewne pamiętają lepiej niż ja, ten pradawny polski system stopni składający się z czterech stopni. Był żeglarz jachtowy, sternik jachtowy, jachtowy sternik morski i jachtowy kapitan morski. Tak to się nazywało. Jedyny minus tego systemu był taki, że ten żeglarz jachtowy w zasadzie nie dał żadnych uprawnień, poza tym, że mógł być delikwent wykwalifikowaną załogą. Nie było żadnych uprawnień do samodzielnego prowadzenia jachtu. Dopiero te następne stopnie dawały jakieś takie uprawnienia, ale tak na dobrą sprawę dopiero kapitan jachtowy był tym stopniem, który dawał pełnię możliwości. W związku z czym te stopnie, gdzieś tak wyglądało na początku lat 60., te stopnie później zaczęły się mnożyć. I przyszedł taki czas, kiedy w Głównej Komisji Szkolenia, bo tak to się wtedy nazywało, Polskim Związku Żeglarskim, ja akurat miałem coś tam do powiedzenia. I kiedy stwierdziłem, że właściwie to już nikt tak na dobrą sprawę nie wie, ile my tych stopni w Polsce mamy, bo jak powiedziałem, jak one się zaczęły mnożyć, to w tym dawnym systemie zrobiło się tak, że żeglarz jachtowy do 16 roku życia miał inne uprawnienie niż żeglarz jachtowy po 16 roku życia. Następnie był sternik jachtowy. I sternik jachtowy z rozszerzonymi uprawnieniami, z pełnymi uprawnieniami. Ten, który już popływał po morzu i ma prawo pełnić. Także już proszę zwrócić uwagę, mamy 4 stopnie. Następny był jachtowy sternik morski. A potem był jeszcze jachtowy sternik morski z rozszerzonymi, tak zwany smrug, który został później przemianowany na kapitana bałtyckiego z rozszerzeniem troszeczkę. Możliwości wielkości jachtu, prawda? Bo Smru miał do 80, natomiast Bałtycki miał do setki, czego nawiasem mówiąc konsekwencje ponosimy do dzisiaj tej paragrafowej setki, bo jeszcze pływa u nas trochę łódek, które ja prywatnie kocham. To są rigle. Rigle są setki i rigle są zdecydowanie niedożeglowane. I kiedy jeszcze z konstruktorem, z naszym kolegą kapitanem, z Kaziem Michalskim rozmawiałem, Kaziu, przecież ty to zrobiłeś jako paragrafowiec, w związku z czym to ma 100 metrów, powie, ale on się aż prosi o jeszcze 40 przynajmniej. No to Kazi powiedział, no dobrze, a ile tego jeszcze można zbudować? 3-4 egzemplarze, to mi się już nie opłaca przerabiać całej dokumentacji. Następnie był jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Prawda? Ale to jeszcze nie było wszystko, bo jeszcze był tak zwany mandaryn, prawda? Czyli ten, który miał uprawnienia do prowadzenia na przykład zawiszy tych jachtów powyżej 21 metrów po pokładzie. Czyli zrobiło się tych stopni 8. Pytanie, dlaczego się tak zrobiło? Zrobiło się to dlatego, że okazało się pod naciskiem pewnego życia, że te stopnie, które są do pokonania w tym czterostopniowym systemie, były zbyt wysokie, w związku z czym no, łatwiej było zrobić tych stopni więcej, ale żeby różnice między poszczególnymi stopniami były mniejsze. Z tym, że to oczywiście już było, to jeszcze w dodatku było w zupełnie innym systemie. Myśmy, powiedzmy sobie szczerze, byli szkoleni praktycznie rzecz biorąc prawie że paramilitarnie, prawda? Bo
bo do tego się sprowadzał system szkolenia. Z nas się czasem troszeczkę śmiali na Zachodzie, jak się wysypywało z jachtu polskiego już tam ludzi, był kapitan, pierwszy oficer, drugi oficer, trzeci oficer, prawda, i tam, i tak dalej, i tak dalej. Tych szarż było całe mnóstwo. No, obecny system polskich uprawnień, cały czas mówimy tutaj o uprawnieniach, dlatego że te wszystkie stopnie, o których tutaj była mowa i te, które są dzisiaj też, to są uprawnienia, czyli to jest coś w rodzaju prawa jazdy. Trzeba to mieć, żeby móc prowadzić jacht. No, jest żeglarz jachtowy, jachtowy sternik morski, kapitan jachtowy, koniec. Czyli znowu wróciliśmy do tego układu, gdzie te różnice do pokonania między poszczególnymi stopniami są bardzo duże. No, taki był wynik demokratycznych przemian i w kraju, i w związku, który przecież w tym kraju działa. W związku z czym, no, ja mogę powiedzieć, że na temat tego systemu swoje zdanie mam, ale się z nim nie zgadzam. No. Jest jak jest, trudno, nie ma co tutaj no, rzeczywiście z czymś takim w tej chwili mamy do czynienia. Wniosek. System został znacznie uproszczony. Aczkolwiek tutaj bym chciał przypomnieć takie powiedzenie niejakiego Alberta Einsteina, taki dosyć łebski facet był, który powiedział, że wszystko powinno być tak proste, jak to jest możliwe, ale nie prostsze. No. Więc nie jestem pewien, czy tutaj nie mamy do czynienia z czymś, co jest dużo prostsze niż powinno być. Następnie pozostał system uprawnień, czyli tych praw jazdy, a nie zaświadczeń kompetencji. Myśmy w którymś momencie chcieli przejść, podobnie jak w niektórych, nie we wszystkich krajach europejskich, patenty żeglarskie nie są uprawnieniami do prowadzenia, tylko zaświadczeniami, że ja posiadam odpowiednie kompetencje. Czyli jeżeli ja mam swój prywatny jacht, to nikt mnie nie będzie pytał, jakie ja mam papiery. Jeżeli masz jakiś dokument, to jest świadectwo twojej kompetencji, to on może być ważny na przykład dla ubezpieczyciela. Bardzo chytrze zresztą to załatwili Niemcy, o czym za chwilkę będziemy zresztą mówili. Oni to załatwili jeszcze nieco chytrzej niż taki podział na kompetencje i uprawnienia. Standardy europejskie. Tak, bowiem naprawdę nie ma czegoś takiego jak standardy europejskie, bo po pierwsze każdy kraj usiłuje robić to po swojemu, ze względu na tradycje, które każdy kraj ma swoje własne. To jest raz, uwarunkowania historyczne. Dwa, no tutaj mamy taką próbę tego międzynarodowego certyfikatu kompetencji prowadzenia, ale żeby to jakoś ujednolicić w skali europejskiej, no ale to idzie jeszcze bardzo opornie, zresztą do tego jeszcze tutaj dzisiaj dojdę. W większości to, co można nazwać jakimiś zasadami, stanowi jednak układ świadectw kompetencji. W większości, a nie uprawnień do prowadzenia jachtu. Na ogół są to tylko zaświadczenia kompetencji, a nie prawa jazdy. Czyli jak ktoś ma swój prywatny jacht i chce sobie pływać bez jakichkolwiek papierów, to w niektórych krajach w Europie może to, bo to jest właśnie, a ja chcę sobie zdobyć jakiś papier, no to jest zaświadczenie o jego kompetencjach, a nie uprawnienie do prowadzenia jachtu. Jak to zrobili Niemcy? Niemcy mają kilka patentów. Pierwszy to jest Sportboot Führerschein, tak to się nazywa, czyli uprawnienia do uprawnienia, proszę Państwa, czy znowu mówimy o prawie jazdy, do prowadzenia jachtów po śródlądowych drogach wodnych. I tak to się właśnie za Fahrerlaubnis, czyli zezwolenie na prowadzenie. To jest obowiązkowe w związku z tym dokument jednostek tam i tak dalej, i tak dalej. To jakie to, w każdym razie po śródlądowych drogach wodnych. Następny dokument, który mają, Sportboot Führerschein Z, to jest znowu zezwolenie, znowu prawo jazdy do prowadzenia jednostek silnych i tak dalej, i tak dalej. Tu już proszę zwrócić uwagę, nie ma żadnej granicy wielkości jachtu.
Tu jest tylko, że to są przybrzeżne wody do 3 mil morskich. I to jest to prawo jazdy. Natomiast wyższe stopnie, które mają, to są wszystko uprawnienia, to są wszystko stopnie państwowe, czyli one są umocowane prawnie w akcie typu ustawy. Do żeglugi przybrzeżnej, do prowadzenia, jak tu wnaśmiku, żeglami wszystkie morza do odległości 12 mil morskich od lądu stałego, ale to jest już tylko zalecany patent. To nie jest obowiązkowe. To już jest to świadectwo kompetencji, a nie prawo jazdy. I dwa następne, które oni mają, też są już tylko świadectwami kompetencji. Jest to urzędowe, umocowane w ustawie, ale nie obowiązkowe, tylko zalecane. Do prowadzenia jachtów na silniku pod żeglami, po wodach przybrzeżnych, wszystkie morza do odległości 30 mil morskich, Bałtyk, Morze Północne, o przepraszam, bo północne mi się małą literą napisało, także nie powinno to być, Kanał Chiloński i tak dalej, i tak dalej. To taki był odpowiednik naszego kapitana Bałtyckiego. No i ostatnia rzecz, spod Hofse Schifferschein, to jest urzędowy patent zalecany do prowadzenia jachtów na silniku pod żeglami po wszystkich wodach morskich. Spróbujmy podsumować to, co oni mają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te, które są zaznaczone na czerwono, to są prawa jazdy. To jest obowiązkowe. Te wyższe są zalecane tylko. Jaka w tym tkwi logika? Otóż Niemcy doszli do wniosku, że ich interesuje to, co się dzieje w zakresie ich prawnej jurysdykcji. 3 mile morskie od brzegu, wody terytorialne, wtedy powiedzmy, z tego to mniej więcej wyrosło. I tu ma być porządek. W związku z czym każdy, kto prowadzi w tym akwenie, musi mieć jakieś pojęcie na przykład o prawie drogi. Musi zdać jakiś egzamin, musi przejść jakieś szkolenie. Natomiast to, co się dzieje poza tymi wodami, to jest jego prywatna sprawa. I nawet jeżeli ja mam swój prywatny jacht i stoję w porcie, to po to, żeby wyjść na te dalekie morza, gdzie już mi obowiązują te zielone, to ja muszę przejść przez te wody. A żeby przejść przez te wody, to ja muszę mieć któryś z tych patentów czerwonych, prawda? I tylko to Niemców interesowało. I tylko tak oni to ustawili, tak jakoś pogodzili ze sobą te dwie sprawy. Sprawę prawa jazdy i sprawę świadectwa kompetencji. Oczywiście trudno sobie w Niemczech wyobrazić, żeby ktokolwiek dał radę wyczarterować jacht, chcąc wypłynąć na przykład na Morze Północne, nie mając już któregoś z tych zielonych patentów. Jak masz swój prywatny, proszę bardzo, pływaj jak chcesz. Natomiast jeśli chodzi o czarterowanie, no to mimo, że to nie jest obowiązkowe, to to jest wymagane. Podobnie zresztą jak to się dzieje także i u nas też niby. Na Śródlądziu, wiadomo, w tej chwili na 90% jachtów, które pływają po wodach śródlądowych, nie wymagają w ogóle żadnych papierów. No to proszę wyczarterować jak na Mazurach, jeżeli się nie przedstawi. Wielka Brytania, proszę Państwa. Royal Yachting Association ma, bo tutaj przed rozpoczęciem naszego spotkania rozmawialiśmy z Bogdanem Olszewskim na temat tych standardów, które no, tak dostojna organizacja jak Królewski Związek Żeglarski, no to z tymi swoimi tradycjami sięgającymi jeszcze, jakby tak dobrze policzyć, jeszcze XVII wieku, no to rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z certyfikatami kompetencji. To nie są prawa jazdy. To są, Anglicy się już nie martwią tym, co się dzieje na ich wodach. To jest nieobowiązkowe, co oni mają, ale rzecz ma, świadectwa kompetencji są rozpoznawane, uznawane na całym świecie. Mogą służyć do poświadczenia kompetencji, a także, to jest następna rzecz, są wymagane, od żeglarzy pływających zawodowo na jachtach do 200 ton. Proszę Państwa, ja chciałem tutaj przypomnieć, bo siedzi z nami kapitan Olszewski, że w czasie, kiedy u nas zaczęło się w Polsce to luzowanie wymogów, nagle, kiedy okazało się, że
w ramach pewnego takiego populizmu. Myśmy mieli system rzeczywiście bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o szkolenie. I byliśmy w znakomitej sytuacji w stosunku do Europy. Gdzieś tak, ja mówię o początku, o latach 80., początku lat 90. Otóż Europa, w której był ogólnie rzecz biorąc bałagan, usiłowała wprowadzić jakieś zasady. I próbowała jakoś tę śrubę dokręcić. Myśmy tę śrubę mieli dokręconą bardzo mocno. W związku z czym nam wystarczyło ją troszeczkę poluzować, a tamtym troszeczkę dokręcić, żebyśmy doszli do podobnych standardów. U nas, jak poszło, to poszło wszystko na żywioł i w zasadzie przy tej okazji zatraciło się pewien dorobek szkoleniowy, który poprzednie pokolenia żeglarzy jakoś nagromadziły. Nie bez powodu tutaj wspominam o Bogdanie, bo Bogdan próbował ratować tę historię, zakładając Związek Żeglarzy Zawodowych, prawda? Żeby w tym związku te standardy szkolenia zachować, te, od których Związek, Polski Związek Żeglarski już wtedy odchodził, żeby tutaj, no, efekt tego jest taki, że dzisiaj już nawet na świecie, jeśli chodzi o polskie patenty, to wyraźnie się odróżnia patent plastikowy od patentu papierowego, prawda? Ten stary papierowy patent jest jednak zdecydowanie wyżej ceniony. Wracając do tego, tutaj są wymagane od żeglarzy pływających zawodowo. I to na jachtach do 200 ton, no bo później to już są uprawnienia zawodowe i w to już nie wchodzimy. Jeśli chodzi o te uprawnienia zawodowe, to była działka Freda na skrętach, który tutaj miesiąc wcześniej. Nie tu, ale w każdym razie w ramach tego cyklu spotkań. Jakie są te ich Royal Yachting Association, jakie są patenty? Pierwszy to jest doprowadzenie jachtów motorowych w dzień i w nocy. To jest właśnie, proszę Państwa, też ciekawostka taka. My w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby rozróżniać żeglugę dzienną, żeglugę nocną. Po prostu jak się u nas wychodzi w morze, to jak przychodzi noc, to też trzeba jakoś żeglować i się żegluje, prawda? Otóż tam, w tych krajach, gdzie więcej jest takiej żeglugi przybrzeżnej, żeglugi niby morskiej, ale takiej troszkę szuwarowej, to sporo jest takich ludzi, którzy żeglują tylko w dzień, w nocy. No i tu wyraźnie jest zaznaczone, że chodzi o... Przepraszam, cofniemy. Tutaj wyraźnie jest zaznaczone, że również chodzi o żeglugę w nocy. Yachtmaster Coastal. To jest kwalifikacje niezbędne do prowadzenia jachtów w strefie przybrzeżnej. Offshore to jest do prowadzenia jachtu turystycznego w odległości do 150 mil morskich od portu. I ocean to są kwalifikacje niezbędne do prowadzenia jachtu po wszystkich morzach świata. Proszę Państwa, te dokumenty, te patenty, raz, one są umocowane również ustawowo, to jest raz. A po drugie, system szkolenia przypomina te nasze dawne wymogi. To znaczy, tu trzeba mieć odpowiedni staż udokumentowany, odpowiednie doświadczenie, odpowiednią wiedzę, którą się zdobywa na kursach albo nie na kursach, ale jak to chce. Jeżeli ktoś sobie potrafi zdobyć tę wiedzę inaczej, to proszę bardzo, to nie musi uczestniczyć w kursie. To, co dla mnie początkowo kiedyś było takim zdumiewającą rzeczą tutaj, jeśli chodzi o tego Yachtmaster Ocean, że jeden z wymogów przystąpienia do egzaminu, jest wykazanie się stażem w żegludze oceanicznej jako oficer wachtowy albo jako kapitan, żeby móc przystąpić do tego egzaminu. No to zaraz, powolutku, jeżeli ten stopień daje prawo prowadzenia po oceanach, no to jak ja wcześniej mogłem pełnić funkcję kapitana, nie mając tego stopnia? Proszę, tu na marginesie taka anegdotka się przypomina ze świętej pamięci Staszkiem Ciskiem, który zapewne nazwisko jest Państwu znane, który na Narcyzie, na jachcie wielkości mniej więcej Omegi przepłynął Atlantyk i on też
zresztą przyjaciel Bitka Pierożka, to lwowskie towarzystwo, które żeglarskie, on z tego się wychodził, zresztą później był we Wrocławiu, stąd się zresztą znaliśmy, jak Staszek tego Narcyza budował, łódka wielkości omegi. No i w 72 roku, kiedy była olimpiada w Kilonii, to pozwolono kapitanom bałtyckim, bo Staszek był bałtycki, bo Staszek nigdy wyższego stopnia nie zdobył, popłynąć do Kilonii. No i Staszek wykorzystał tę okazję, żeby do Kilonii, a potem troszeczkę dalej. No wtedy my pływaliśmy na troszkę innych jachtach właściwie. Minimum, jakie u nas było, to była 50, to była Vega. No i nawet jak Staszek wychodził w ten rejs do Kilonii, to któryś z wopistów tak popatrzył, że to prywatny jacht, że to tego, i tak popatrzył na Staszka i mówi: panie, a pan nie chciałby gdzieś tak dalej? Staszek spojrzał na niego, miał taki właśnie charakterystyczny: pan, na tym? No i wopista popatrzył: no rzeczywiście, to nie, no to się nie da. No, no i właśnie na tym, na czym się nie da, Staszek dopłynął do Ameryki Południowej. I potem jak wrócił, to jedno z jego takich, to znaczy oczywiście od tego oficjalnie nie mówię, powiedzmy w jakichś takich no, prywatnych rozmowach, mówi: ty słuchaj, i ja za ten rejs spodziewałem się komisji dyscyplinarnej, no bo przecież będąc bałtyckim poprowadziłem jak w żeglugę wielką, a ja dostałem oznakę zasłużonego działacza żeglarstwa. To było dla niego zdumiewające. Otóż tutaj nie byłoby takich problemów, dlatego że te dokumenty są świadectwami kompetencji, a nie prawami jazdy. Jeżeli ktoś wcześniej, nie mając tego dokumentu, przeprowadził jacht przez Atlantyk, no to chwała mu za to. Prawda? A teraz odczuwa wewnętrzną potrzebę posiadania takiego papieru, w związku z czym, proszę bardzo, może taki papier zrobić. I to jest jeden system szkolenia i uprawnień ustanowionych przez Royal Yachting Association. Niezależnie od tego systemu, tego bardzo takiego restrykcyjnego, rygorystycznego, Royal Yachting Association prowadzi inne szkolenia. Prowadzi szkolenia dla ludzi, którzy no, niekoniecznie chcą się wykazywać jakimiś stażami, ale na przykład mam ochotę być, w ogóle zaczynać żeglowanie. Coś, co u nas było nie do pomyślenia. Iść na jakiś kurs i nie kończyć tego patentu. U nas zawsze się musiało, ale nie. Idę sobie na kurs, bo chcę sobie nauczyć się żeglowania. Zresztą może jeszcze do tego wrócimy, jak to Niemcy robią w praktyce, bo ja tutaj mówiłem tylko o systemie stopni, natomiast problem, jak oni to w praktyce robią, też robią bardzo dowcipnie. Następnie ja mam ochotę być wykwalifikowaną załogą. Dobra? Tutaj nam się kłania ten nasz z lat 60. żeglarz jachtowy, który uprawniał tylko do tego, żeby być wykwalifikowaną załogą. Okazuje się, że jeżeli jest jakaś grupa Anglików, którym taka pozycja na jachcie daje pełnię szczęścia, no to czemu ich zmuszać? Proszę bardzo, to mamy dla was specjalne szkolenie, żebyście wiedzieli, który sznurek jest do czego, a nawigacja, od tego jest kapitan, nie on się martwi. Was to nie interesuje. Skipper dzienny. Prawda? To, co mówiłem, proszę państwa, dla nas no, nie ma. To, jak zrobić stopień morski i nigdy nie pływać w nocy. No, nie da się. Zresztą przy naszym wybrzeżu raczej ciężko by było pływać tylko w dzień. Natomiast w takich rejonach, gdzie w każdym momencie można się w jakimś zakamarku schować, czy w dodatku, proszę państwa, jeszcze nie tylko, że z zakamarku się schować, proszę państwa, tutaj dzisiaj zanim przyszedłem, to przespacerowałem się po basenie, stoi jacht Orion na tym. No więc ja pamiętam ten jacht z czasów, kiedy jakieś no przynajmniej 30% naszych jachtów pełnomorskich w ogóle nie miało silników. Pływało bez silników. Albo miały, ale niczym. Prawda? No to tam gdzieś tam, na tamtych terenach
bez silnika to się nie da. To jest, bez silnika to gorzej niż gdyby się w domu zepsuł telewizor. To jest absolutna tragedia. Także tam mając te mocne silniki i ja za, aha, nie ma wiatru, no to przesuwam manetkę do przodu i za 3 godziny jestem w porcie. Skipper przybrzeżny. Wreszcie kapitan jachtowy, ale to nie jest ten jachtmaster. Nie. Tamto to jest ze wszystkimi tymi wymogami, to wszystko trzeba. A tu nie, tu ja stwierdzam, że ja mam swój prywatny jacht, czy w jakiś inny sposób nabyłem pewne doświadczenie, uważam, że mogę sobie taki papier zdobyć. Więc idę, jeszcze się troszeczkę doszkalam, robię taki egzamin, dostaję taki papier, ale to jest papier, który nie jest równoważny temu Yachtmaster Ocean, prawda? On mnie na przykład nie uprawnia do tego, żebym ja pracował jako zawodowy żeglarz na jachtach do 200 ton. Bo na to, to ja muszę jednak przejść to szkolenie takie zupełnie rygorystyczne. A zatem tutaj to, o czym mówiliśmy przed rozpoczęciem tego, że to, co u nas jest troszkę puszczone na żywioł, Anglicy mają też takie 2 tory. Jeden tor bardzo rygorystyczny i to są, nazwijmy to, te mocne bardzo dokumenty rozpoznawalne, uznawane na całym świecie, i drugi tor właśnie taki troszeczkę luźniejszy. Czym niekoniecznie zajmuje się Royal Yachting Association? Szkoleniem w zakresie pomocy medycznej. Niemcy zresztą też. Tam jest zasada taka, że jeżeli ja na przykład mam prawo jazdy samochodowe, to znaczy, że ja musiałem przejść szkolenie i to szkolenie przyzwoite. Bo tamto szkolenie z zakresu opieki przedmedycznej. Natomiast u nas to tak. Najpierw gdzieś tam w szkole na zajęciach z przysposobienia obronnego. Potem coś tam na prawie jazdy. Potem... I tych szkoleń jest od groma i ciut, a właściwie niewiele się z nich wynosi. W Niemczech na przykład tam jest zasada, że tego rodzaju szkolenia prowadzi Czerwony Krzyż. I on wydaje zaświadczenie. Delikwent przeszedł takie szkolenie. I obojętnie, czy on chce uzyskać uprawnienia żeglarskie, czy prawo jazdy, czy coś, to musi takie zaświadczenie. I to jest pewna gwarancja, że przeszedł przyzwoite szkolenie. To samo dotyczy Royal Yachting Association. Ich to nie, oni tego nie robią. Robią to inni, przynoszą. Szkolenie radiotelefoniczne, szkolenie radarowe itp., prawda? To są te klocki, które się zdobywa osobno. I w którymś momencie, na którymś etapie szkolenia jest wymóg, żeby przystąpić do egzaminu, musisz mieć taki a taki papier. Jak go zdobyłeś, to jest twoja prywatna sprawa. Ważne, żeby to był papier, który ma także odpowiednią wagę. No, u nas właściwie też tak podobnie jest, no w końcu zaświadczenia radiowe, no to nie zdobywam na kursie żeglarskim czy radarowym. System świadectw żeglarskich. Proszę Państwa, parę lat temu zrobiliśmy, to znaczy taką konferencję wymyślił nasz ówczesny, zresztą i obecny prezes Zbigniew Kaczmarek, i rozesłaliśmy ankiety do europejskich krajów z pewnymi pytaniami. Odpowiedziały nam te Austria, Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Holandia, Polska, Rumunia i no, USA to jest słabo europejski kraj, ale gdzieś tam te europejskie korzenie można by się o nich doszukać. I teraz pytanie, czy istnieje system świadectw żeglarskich? Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich, no z wyjątkiem USA, bo tam w zależności od stanu. Wiadomo, bałagan w Stanach Zjednoczonych, więc tamtego. No i z tego wypływa następujący wniosek. Wszystkie kraje europejskie mają jakieś systemy świadectw żeglarskich. Czyli we wszystkich państwach, niezależnie od tradycji morskich, panuje przekonanie, że żeglarstwo wymaga pewnych kwalifikacji i że powinna istnieć przynajmniej możliwość potwierdzenia ich jakimś tam certyfikatem, jakimś papierem. Dobrowolne czy obowiązkowe? W Austrii obowiązkowe. W Danii w zależności od
szybkości rozwijanej przez daną jednostkę. Dla szybkich jednostek motorowych jest obowiązkowe. W Wielkiej Brytanii dobrowolny, w Irlandii dobrowolny. Bardzo chytrze jest sprawa rozwiązana w Norwegii. Otóż tam do niedawna nie obowiązywały żadne papiery. I w tej chwili, kiedy oni zaczynają wprowadzać ten obowiązek posiadania jakichś papierów na prowadzenie jachtów, to tam jest to rozwiązane tak, że osoby starsze powyżej 35 roku życia żeglarza, przynajmniej tak było te 4 lata temu, kiedyśmy to robili, nie muszą mieć żadnych papierów, natomiast młodsi już muszą. Była taka i tak powiedzmy, gdyby ta granica wiekowa się przesuwała, to tak po prostu by w łagodny sposób przeszli z dobrowolnych na obowiązkowe. W Holandii jest obowiązkowy dla dużych i szybkich. No, w Polsce obowiązkowe, w Rumunii obowiązkowe, w Stanach Zjednoczonych znowu w zależności od stanu. Wniosek drugi. W krajach o bardzo bogatych tradycjach wystarczają dokumenty dobrowolne. W tych krajach mamy świadectwa kompetencji, natomiast w tych innych mamy prawa jazdy. Tak jak na przykład u nas. Państwowe czy związkowe? Proszę Państwa, we wszystkich tych krajach te systemy szkolenia są państwowe w tym sensie, że one mają umocowanie typu ustawowego, nawet jeżeli cały cykl szkoleń i egzaminowania jest zlecony organizacją związkową, ale umocowanie, no, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, bo tam są oba. No więc właśnie, to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Kryteria różnicowania świadectw. Austria, zakres żeglugi, Dania, prędkość łodzi, w Wielkiej Brytanii jest wiele tych kryteriów, ale one są nieobowiązkowe. W Irlandii kryterium jest typ jachtu i zakres żeglugi, w Norwegii rozmiar jachtu, w Holandii zakres żeglugi, w Polsce mamy też wielkość jachtu i zakres żeglugi, w Rumunii zakres żeglugi, w Stanach Zjednoczonych jest wiele tych kryteriów w zależności od stanu. Czyli we wszystkich najważniejszym kryterium jest bezpieczeństwo, a te aspekty tego bezpieczeństwa jest zakres żeglugi, rozmiar jachtu i prędkość jachtu w przypadku jachtu i jednostek motorowych. I to są te kryteria, które decydują o bezpieczeństwie i są w jakiś tam sposób, nawet w tle, gdzieś tam uwzględniane w tym całym systemie. Czy międzynarodowy certyfikat kompetencji, bo to już jest. International Certificate of Competence działa. Jest uznawany. W Austrii tak, w Danii nie. W Wielkiej Brytanii nie, ponieważ tam to jest nieobowiązkowe. W ogóle jest. Nic nie trzeba mieć, no to tym bardziej ten międzynarodowy certyfikat kompetencji jest nieobowiązkowy. W Irlandii tak, w Norwegii jeszcze nie. No i tak jak Państwo widzą, ten certyfikat kompetencji, wniosek jest taki, we wszystkich państwach istnieje przekonanie, że należy szkolić i egzaminować żeglarzy, ale są żeglarze krajowi i zagraniczni i rozwiązaniem powinien być ten certyfikat kompetencji, ale Europa jeszcze nie bardzo jest gotowa na jego przyjęcie. Tu to jeszcze musi potrwać, zanim to zadziała. Wreszcie ostatnie pytanie, jakie było w tej ankiecie, którą wtedy przeprowadziliśmy w tych innych krajach. Uznawanie obcych patentów. Czy się Austria owszem uznaje? W Danii jest według prawa kraju bandery. Jak przychodzę na polskim jachcie, to powinienem mieć takie papiery, jakie wymaga polskie prawo. Anglicy nam fajnie odpowiedzieli. Mówi, nie uznajemy waszych patentów. Dlatego, że my w ogóle żadnych patentów od nikogo nie wymagamy. W związku z czym, co mamy uznawać, jeśli nie wymagamy? Jak nie wymagamy, to nie uznajemy. W Irlandii tak i tak dalej, to tu w zależności od stanu w Stanach Zjednoczonych, czyli znowu cały czas tutaj w tych Stanach Zjednoczonych jest pokazane, że tam jest ogólny bałagan. Wniosek. Wydaje się, że Europa nie ma pomysłu, jak rozwiązać ten problem. Bo nie ma. No to nawet nie to, że się wydaje, tylko to jest wniosek ewidentny.
Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o te takie uregulowania formalne dotyczące stopni, dotyczące tego, co się w Europie dzieje. Natomiast teraz chciałbym dwa słowa powiedzieć o nieco innym aspekcie tego naszego rzemiosła, o metodach szkolenia, które są stosowane, jak to robią w moim konkretnym przypadku, jak to robią Niemcy, bo akurat u Niemców miałem okazję parę razy szkolić i widzieć, w jaki sposób oni to robią. Ba, ja tam byłem, tu trzeba dodać, w czasach jeszcze, to były lata 70., kiedy myśmy mieli ten już rozrastający się system od tych 4 stopni do tych 8, prawda, który gdzieś tam się... I zaczynając może od spraw jakichś takich bardzo podstawowych, z ogólnych zasad tych... Ja rozumiem, proszę Państwa, ja przepraszam, że ja mówię w tej chwili o rzeczach dla instruktora oczywistych, ale no, ja muszę od tego zacząć, żeby potem zachować przyzwoity. Metody podające według tej klasycznej pedagogiki. Metody problemowe, metody praktyczne i metody waloryzujące. Takie 4 rodzaje metod szkolenia. Jeszcze powiedzmy lista ustalona przez pana profesora Wincentego Okoniak, wybitnego naszego pedagoga. Pedagoga typu klasycznego, co zresztą widać z tej listy. Dlaczego klasycznego? Otóż, proszę Państwa, tutaj metody problemowe i metody praktyczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taki drobiazg, że u człowieka cały system przetwarzania informacji, od najprostszego odruchu kolanowego, kiedy mnie tutaj klepnie neurolog młotkiem w kolano i noga mi się prostuje, aż po tworzenie teorii względności. To jest jeden zwarty system. On nie jest jednorodny, on się składa z kilku pięter, ale to jest jeden zwarty system. A zatem nie ma czegoś takiego jak osobna praca umysłu i osobna praca ciała. Nie ma żadnej czynności ruchowej, tej problemowej. Jedynym sposobem wykazania, że ja cokolwiek myślę, jest wykonanie jakiegoś ruchu, jest wykonanie jakiejś czynności ruchowej. Nie można tych dwóch sfer od siebie oddzielać, cielesnej i umysłowej. One ściśle ze sobą współpracują. Mało tego, nie wolno tego, nie można tego nawet jakoś wartościować ze względu na rodzaj działalności, bo proszę sobie wyobrazić, że jakaś nieszablonowa akcja na boisku piłkarskim, powiedzmy w piłce nożnej, w koszykówce, w siatkówce, wymaga więcej pracy umysłowej, podkreślam, umysłowej, niż całkowanie banalnego równania różniczkowego. A zatem tutaj, i tutaj powiedzmy to klasyczne podejście, to rozróżnienie ciało, dusza, to widać, bo praktycznie rzecz biorąc te dwie kategorie, metody problemowe, metody praktyczne, to jest de facto jedna kategoria, prawda? Bo ja po to, żeby jakiekolwiek zadanie praktyczne rozwiązać, też muszę myśleć i to też jest dla mnie problemem. Dlaczego ta czwarta grupa została zaznaczona innym kolorem, te metody waloryzujące? Proszę zwrócić uwagę, że te pierwsze 3 dotyczą przyswajania wiedzy. Natomiast metody waloryzujące, czyli uczenie się przez przeżywanie, przede wszystkim akcentują emocjonalną otoczkę całego procesu uczenia. Że ja zupełnie inaczej przyswajam sobie wiedzę, na przykład z teorii żeglowania. Jeżeli ja siedzę przy synu i tam instruktor opowiada, że to... A zupełnie inaczej, jak ja jestem na przykład w jakiejś sali, gdzie mam model jachtu z pokazanymi wektorami, takim, siakim, innym, czy przyklejonym, jak się mi tutaj zmienia, kiedy ja ten żagiel luzuję, kiedy... Jeszcze inaczej, kiedy ja to wszystko robię na jachcie, na wodzie. Muszę Państwu powiedzieć, że parę razy mi się zdarzyło jako instruktorowi, że ludzie, którzy ze mną pływali, fakt, że to musiał być odpowiednio taki słoneczny, jasny dzień i jak się tak
dobrze wpatrzyli w grota. Ale musieli tak, tak bardzo się wpatrzyć, to widzieli zaczepiony w środku żaglowania bladoniebieski wektor siły aerodynamicznej. Ale widzieli. Widzieli. Właśnie ze względu na te, na stworzenie tego, tej otoczki, tej otoczki emocjonalnej. Tu też nawiasem mówiąc, to byłby temat na dalsze opowiadanie. Pani Ilonka niestety nie pozwoliła mi opowiadać o tym temacie. To byłby mój konik. Opowiadanie o właśnie o tych sprawach, bo tym ja się zajmuję zawodowo. No ale to może jeszcze kiedyś, prawda? Szkolenie w Polsce. Szkolenie w Polsce, przede wszystkim celem szkolenia jest patent i w większości jesteśmy, stosujemy metody podające. To znaczy to, co było dla nas, bo nas było dwóch takich, którzy jeździło do tych, którzy jeździli do tych Niemców szkolić w Klicksburgu, największej niemieckiej szkole żeglarskiej, nawiasem mówiąc w tej samej miejscowości, w której mieści się szkoła marynarki wojennej niemieckiej, w której to szkole, ja nie wiem czy do dzisiaj, ale wtedy pływały dwie stare R-12 takie bez silników. Te jachty chodziły po Bałtyku, rzeczywiście potem, tak, one miały pontony z silnikami, gdzieś tam przy jakichś manewrach portowych, gdzieś to. Ale to były takie właśnie żylety z lat 30. tylko żylety, no to miał 20 parę metrów długości, było co wręczyć. Otóż w tej szkole byliśmy we dwójkę z moim z kolegą i tam szkolenie wyglądało w ten sposób, że na pierwszy turnus, jak przyjeżdżali po raz pierwszy ludzie, to było tak zwane Grundausbildung, wyszkolenie podstawowe. Ono nie kończyło się żadnym patentem. Jak wyglądało szkolenie? Otóż nam się wtedy wydawało, że niemożliwe jest w ogóle kształcenie żeglarzy w ten sposób. Oni mieli do tego wyszkolenia podstawowego łódki balastowe o powierzchni żagla około 15 metrów kwadratowych żagla, otwartopokładowe, łódki balastowe. Ważne było, żeby to się nie wywracało. Dlatego, że jeden instruktor miał pod sobą trzy takie łódki. I teraz ja brałem, to znaczy dopiero za drugim razem, jak tam pojechałem, to dopuszczono mnie do szkolenia tego Grundausbildung, bo początkowo, bo to tu też, proszę Państwa, też taka uwaga, za którą ja kiedyś sporo się naraziłem swoim kolegom jeszcze w Głównej Komisji Szkolenia, kiedy stwierdziłem, że, proszę Państwa, kapitana może szkolić byle kto, ale żeglarza musi szkolić fachowiec. Ja nie chcę tego uzasadniać, bo to by... Oczywiście ja byłbym w stanie to uzasadnić, ale to by wymagało... Że... Natomiast rzeczywiście tak jest, bo powiedzmy kandydat na kapitana to jest stary zakapior na ogół, któremu już się byle czego nie wciśnie. Natomiast to, jak ja ukształtuję tego młodego, jeżeli ja mu tam wcisnę jakieś złe nawyki, to wykorzenić te nawyki jest... Otóż, proszę Państwa, dlatego nas początkowo do tego Grundausbildung nie dopuszczano. I nam się wydawało, że to się nie dało się. Oczywiście instruktor wychodził. Oczywiście to było tak, że nie było takiego pływania wtedy, kiedy dmuchało 6 do 7. Rzecz działa się na zamkniętym fiordzie, osłoniętym. Woda gładka. Widać wszystko. Motorówki pod parą. A zatem tu zabezpieczenie było pełne. Mało tego, proszę Państwa, tu też jeszcze jedna rzecz, która nas tam z Polski, jak przyjechaliśmy, musieliśmy się tego nauczyć i to szybko. W tej szkole przed wejściem na pomost, nie na łódkę, na pomost, stał kosz z takimi kamizelkami pneumatycznymi, które się zakładało na się. To dętka od roweru i syfon, nabój do autosyfonu. Cała to. Proszę Państwa, nie wolno było wejść na pomost, nie mówię na łódkę, na pomost, jeśli się tego nie miało na sobie. Jeżeli się to zdarzyło coś takiego kursantowi, no to kursanta się opieprzało.
Jeżeli coś takiego zdarzyło się instruktorowi, to instruktor miał urodziny, miał geburtstag. Na czym to polegało? Otóż codziennie po południu była odprawa instruktorska, instruktorów o godzinie 17. I pierwsze pytanie kierownika szkolenia była, kto ma dzisiaj geburtstag? I ten, kto miał geburtstag, musiał postawić flachę. No więc, czy się wypłynęło na przykład z obijaczami na burcie, czy się nawinęło śrubę, bo linę w śrubę, czy się weszło na pomost bez tego, to był geburtstag. Więc uważaliśmy, żeby tego nie robić. W każdym razie, wracając do tego szkolenia, mówiło się tym młodym ludziom, co mają robić, i się wypływało. I codziennie instruktor przesiadał się na inny jacht. I to było takie pływanie bez wciskania jakiejś konkretnej wiedzy. To było pływanie na swobodne zupełnie i pływanie no, bez takiego stresu, że później coś z tego musi wyniknąć. Tak było przez tydzień. Natomiast na następny tydzień ładowało się to bractwo na jacht morski i wychodziło się właśnie na taką dzienną żeglugę, ponieważ Glücksburg leży u nasady półwyspu Jutlandzkiego po stronie bałtyckiej. Więc między tymi duńskimi wysepkami, które tam są, można było żeglować tak, że płyniemy w dzień, a w nocy stoimy w porcie. Tak się udało. I po tygodniu takiej żeglugi, oczywiście dla innych załóg był układ odwrotny. Najpierw może, potem, to żeby w pełni wykorzystać te jachty, które były do dyspozycji. I po takim turnusie mówiliśmy sobie do widzenia i spotykaliśmy się w następnym roku na szkoleniu już na konkretny stopień. Na ten, wtedy to się inaczej troszkę nazywało, tutaj jest ten stopień Binnen, czyli ten stopień śródlądowy i, bo tam jest tylko kwestia innej trochę teorii, albo jak ktoś chciał nie tylko na śródlądowy, to również na ten stopień taki przybrzeżny. To szkolenie było prowadzone na piratach, przy czym jeden instruktor miał pod opieką 7 piratów. Na każdym piracie pływało 2 ludzi. Ja miałem motorówkę i tubę i 7 piratów pod opieką. Tu się przypomina takie nasze szkolenie pod nadzorem, prawda? Bo to jest taka możliwość, by była zawsze w polskich przepisach. Z tym, że jak takie szkolenie pod nadzorem wyglądało, to zapewne niektórzy może z nas pamiętają, że jak człowiek miał taką w czasach, kiedy powiedzmy w Trzebieży, bo wtedy nie słuchają, kiedyś był dyrektorem Trzebieży, ja nie go robiłem za tego, więc no, lepiej, żeby jak takie szkolenie pod nadzorem czasami wyglądało. Jak już załoga była naprawdę widać, było, że dobra, to instruktor mówił, no to dobra, to idźcie sobie pływać, a sam kładł się pod dębem i patrywał zieloną koronę. I to było szkolenie pod nadzorem. Nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o, na przykład, robimy zwrot przez sztab jako temat naszych dzisiejszych zajęć. Jak to wyglądało w przypadku tego szkolenia? Te łódki chodziły w kółko, a ja stałem z motorówką i stubą. I teraz wchodził mi jeden pirat. Wykonywał ten zwrot. Ja komentowałem, to dobrze, to niedobrze, to tego, dobra. Wychodził mi z kadru, wchodził następny. Przy szkoleniu na naszej omece, jak ja siedzę i mam powiedzmy 4 tam podopiecznych, to zrobił zwrot, prawda, dobra, ja coś tam, no dobrze, to teraz sobie opłynie w kółko, potem następny i wtedy czas, kiedy on sobie płynie w kółko, to ja mogłem sobie odpocząć, bo to właściwie nic się takiego nie działo. U Niemców tak nie było. U Niemców cały czas. Jeden jak wychodził mi z kadru, wchodził następny. Chyba, że któryś się wywrócił. To wtedy ja swoją wachtę przekazywałem koledze obok. Sam podpływałem do tego pirata, ba, też nie tak od razu podpływać, tylko ci ludzie tam w wodzie, oni byli w kamizelkach, musieli najpierw sklarować wszystkie sznurki, żebym ja sobie czegoś nie naplątał na śrubę, no bo bym miał geburtstag wtedy, prawda? I oni też
byli do te wszystkie sznurki, tego dobra jest, łódka nawet była specjalna, technika, ciężkie takie wypornościowe motorówki, za krótki hol się brało dziób, podnosiło się do góry, manetę całkiem do przodu i efekt był taki, że ta woda z tej łódki wypływała. Doprowadzało się to do portu, jeżeli tam było trochę więcej roboty, to się zawiadamiało szkutników, że ta łódka jest do robienia i w zależności od tego, ile czasu jeszcze zostało do końca szkolenia, albo się brało nową łódkę i ci ludzie wypływali z powrotem, albo no, jak do końca było już powiedzmy 15 minut, to już się ich puszczało do domu. W każdym razie efekt tego był taki, że dziennie pływało się nie więcej niż 4 godziny. Nie więcej. Ale na każdej łódce było tylko dwóch ludzi. W związku z tym każdy z nich przynajmniej statystycznie przez 2 godziny miał rumpel w łapie. No jak ja pływam na omedze z czterema, no to z czterema tylko, prawda, bo bywa, że jest ich więcej, no to takiego stosunku czasu szkolenia do czasu tego, to ja nie uzyskam. W rezultacie ci ludzie byli niezmęczeni. Oni mogli później uczestniczyć na przykład z pełnym zaangażowaniem w szkoleniu tak teoretycznym i potem następował po tym wszystkim egzamin. Egzamin wyglądał w ten sposób, że przyjeżdżali ludzie z zewnątrz. Panowała w ogóle zasada w Niemczech, że całe Niemcy były podzielone na okręgi i że egzaminować w jakimś okręgu nie mógł człowiek z tego właśnie okręgu. Musiał być z jakiegoś innego. Więc przyjeżdżali egzaminatorzy skąd inną i też nie wchodzili na łódkę. Na tej łódce pływało tych dwóch klientów, którzy szkolili się razem. Tylko ja byłem z tymi egzaminatorami i ja mówiłem, no to teraz za sterem siedzi pan Schmidt, prawda? Albo teraz siedzi pani Braun za sterem. Dostawało zadanie do wykonania. Przy czym możliwe było na przykład coś takiego, że on musiał w czasie egzaminu zdobyć odpowiednią liczbę punktów. Możliwe było coś takiego, że na przykład nie zrobił człowieka za burtą, a zdał egzamin. Dlaczego? Dlatego, że we wszystkich innych manewrach musiał wykazać znajomość tych składników, na przykład wytracanie prędkości, ocenę bezładności, które, jeżeli któregoś z tych składników mu zabrakło, to nie miał prawa przejść egzaminu, bo jeżeli mu nie wypalił, powiedzmy, dojście do człowieka, no to na pewno musiałby dojście do pomostu obrać. Tak to było tam ustawione. No, na te wyższe stopnie, na te stopnie kapitańskie w tej szkole kształciło się już w rejsach i egzaminowało się również w rejsach. U nas też kiedyś była taka idea, tyle tylko, że no wiadomo, że egzamin musi odebrać komisji, bo jednemu facetowi się nie wierzy. Jeden facet może mieć jakieś inne kryteria, nie tylko merytoryczne. W ogóle to ogólna nieufność jest podstawową sprawą. No to wypuszczać w rejs jak, czy powiedzmy w 10-osobowej załodze 3 osoby, to komisja, no to no tam jakoś to się, w Wielkiej Brytanii zresztą też te egzaminy skiperskie, nie tylko ten, są robione w rejsach. Jakoś tam można. Cel szkolenia, pattern, metody szkolenia, u nas głównie podające, tam były te, no to właśnie to, co chciałem Państwu powiedzieć. I to by było tyle, co chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć. Jeśli chodzi o wnioski, o powiedzmy jakieś mniej czy bardziej melancholijne refleksje, co by można, a co jest, no to już pozostawiam Państwu.